Nie ma. Nie ma mojej paczki. Cześć, cześć. Dostałam właśnie SMS-a z informacją, że moje zamówienie od Putki jest już w paczkomacie. No i idę oczywiście piechotą, bo ekologia jest ważna. Dlatego też zamawiam do paczkomatu, a nie kurierem. Zaraz Wam dam znać, co dobrego zamówiłam. No oczywiście mam rogale świętomarcińskie, bo 11 listopada tuż, tuż. Stoję już przy paczkomacie, wbijam kod i odbieram. 297,89. Nie ma. Nie mojej paczki. Jest, jest, jest. Zobaczcie, jest moja paczka. Ładnie, jak ją tu. Ładnie, spokojnie. Nie jest taka tragicznie ciężka, ani taka gigantycznie wielka, jak myślałam. Także dokulam się teraz do domu i zaraz Wam pokażę, co zamówiłam od Putki. No powiem Wam, że jak tak muszę dojść te 5 minut z paczkomatu do domu, to ta paczka trochę waży. Oto moje zamówienie, pyszności, pyszności. To już to cudo, ciasto marchewkowe. Marchewkę widać. To piękna kawał ciasta, marchewko pięknie przetrwało podwór. Muszę z czekoladą, dawno jej nie było w piekarni Putka. No i bardzo z smakiem. Zamówienie wegańskie. Widzi nas w najbliższych dniach koleżanka, która jest na diecie wegańskiej i bezglutenowej i z przyjemnością poczęstuje ją muffinami wegan. No i coś, obok czego chyba nikt nie przejdzie obojętnie. Mini ptysie. No, to jest sporo tych ptysiów tutaj. Jeśli to powiedzcie, napiszcie w komentarzu. Także to jest moje zamówienie od Putki. Zaczynamy konsumpcję od ciasta marchewkowego do kawki. Więc teraz lecę zaparzyć sobie kawę w kawiarce. No i zabieram się za ciasto marchewkowe. Dam Wam znać, jak smakuje.